Panie Marszałku, Magnificencjo Księże Rektorze, szanowni państwo. Pozwólcie, że zanim przejdę do tematu właściwego, to spróbuję się pochwalić tym co reprezentuje szpital. Międzyleski Szpital Specjalistyczny powstał i rozpoczął działalność w 1960 roku. Był to centralny szpital kolejowy, wtedy był to najnowocześniejszy szpital w Polsce. Chociażby pierwsza karetka reanimacyjna wyjeżdżała właśnie z tego szpitala. GEMG uruchomiono już w 1962 roku. Pierwsze operacje kardiochirurgiczne, dodam, bez krążenia pozaustrojowego, były wykonane w 1964 roku. W 1966 roku jedna z pierwszych pracowni naczyniowych, początek wykonywania badań kontrastowych naczyniowych, badań serca i naczyń. W 1968 roku powstał zakład medycyny nuklearnej i był to drugi ośrodek w Polsce, w 69 ośrodek dializ, drugi w Polsce ośrodek zabiegów laparoskopowych w ginekologii. W 60 roku również nawiązując do dzisiejszego. Spotkania powstał oddział okulistyki. Był to oddział, w którym pojawił się pierwszy laser do operacji jaskry. Dodam również, proszę Państwa, że w tym szpitalu był drugi w Polsce tomograf komputerowy i pierwszy w Polsce rezonans magnetyczny. Lekarze tego szpitala są autorami podręczników, pierwszych podręczników do. Badań metodą rezonansu magnetycznego. Wracając do promocji zdrowia, profilaktyki, pierwsza koncepcja pojawiła się w latach 70. ochrony, promocji i profilaktyki. Spróbuję Państwu bardzo ogólnie przybliżyć, co jest promocją, co jest profilaktyką. W 86. zdefiniowano, co to jest promocja zdrowia. Jest to proces umożliwiający każdemu człowiekowi, zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy oraz utrzymania. Już w latach 70. określono czynniki działające na zdrowie i tutaj proszę Państwa, w 1974 roku określono, że styl życia to jest tylko 50, to jest aż 50%, środowisko 20% ma wpływ. Biologia człowieka 20%, Organizacja Opieki Zdrowotnej 10%. Stąd tego typu programy profilaktyczne, które m.in. realizowane są w Urzędzie Marszałkowskim, w Samorządzie Województwa Mazowieckiego i które realizowane są również w Międzyleskim Szpitalu, mają tak ogromny wpływ, proszę Państwa, na ten tak zwany dobrostan fizyczny i dobrostan psychiczny. Yy. Co jest promocją, a co jest profilaktyką. Promocja, proszę Państwa, można określić, że jest punktem wyjścia podejmowanych działań jest zdrowie, a w przypadku profilaktyki punktem wyjścia podejmowanych działań jest choroba. Jest to bardzo ogólne ujęcie, ale bardzo przybliżające cel, cel naszych działań. W 1991 roku wHO. Określiło promocję zdrowia jako główną strategię. W 1993 Narodowy Program Zdrowia w Polsce. Natomiast aktualnie, Narodowy Program Zdrowia to zwiększenie liczby przeżytych lat w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. To jest podstawowy cel Narodowego Programu Zdrowia. W przypadku profilaktyki, o której już mówiłem, która jest nakierowana na chorobę. Można tę profilaktykę podzielić na wczesną, pierwotną, wtórną oraz trzeciej fazy. Wczesna eliminuje wzorce życia ukierunkowane na konkretną chorobę, pierwotna zapobiega konkretnej chorobie, wtórna zapobiega poważniejszym konsekwencjom choroby, trzeciej fazy to zahamowuje powikłania tak naprawdę i postęp choroby. E Szereg organizacji, szereg samorządów i, i również na poziomie krajowym, na poziomie, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym realizuje programy profilaktyczne. Oczywiście narodowy program, o którym mówiłem, programy Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie krajowym jest ich 10. Programy samorządowe tutaj u nas na Mazowszu jest to program miasta stołecznego Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ponieważ mam przyjemność e, pracować w jednostce podległej samorządowi Województwa Mazowieckiego, przybliżę Państwu, jakie programy promocji zdrowia i profilaktyczne realizowane są w Urzędzie Marszałkowskim przy współpracy z podmiotami leczniczymi. Program profilaktyki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mazowsza na lata 2019-2025. 3482 pary zostały zakwalifikowane, urodziło się 661 dzieci. Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego na lata 2023. 2025. Już 5285 dzieci zostało zaszczepionych. Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typ C na również lata 23 2025 jest to trzecia edycja programu. Łącznie trzy edycje objęły 9109 osób y, objęło, objął ten program. Kolejne programy to dwa programy profilaktyki zaburzeń depresyjnych. Pierwszy dotyczy dzieci i młodzieży, drugi dotyczy osób po 60 roku życia. Te programy są w trakcie realizacji, są złożonymi programami. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca. 408 osób skorzystało już z tego programu. Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego, który między innymi my w szpitalu mamy przyjemność realizować. 913 osób skorzystało już z tego programu. I jeszcze, proszę Państwa, dwa programy. Program wsparcia domów opieki medycznej na lata 23-25. 14 domów objętych zostało wsparciem. Program Polityki Zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, niezwykle ważny, dotyczy uczniów klas 7 VII i 8 z województwa mazowieckiego. Jest to kolejna edycja programu i ten program objął 4699 uczniów. Także, Proszę Państwa, jedno z pierwszych przezroczy, które pokazałem, pokazujące, jaki wpływ ma promocja i profilaktyka. Tak naprawdę, proszę Państwa, ma znacznie większy wpływ niż samo leczenie. I bez względu na to, jacy autorzy podają poszczególne wskaźniki procentowe, to promocja, profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie. Dziękuję Państwu bardzo.